Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes & Fidget. Tym razem przenosimy się na naszego paladyna i dzisiaj standardowo poklikamy sobie loszki, spróbujemy wbić 310 poziom, zobaczymy czy nam się to uda. No i tak, miałem dzisiaj w ogóle dwa pomysły na ten odcinek. Pierwszy to był taki, żeby po prostu kopalnie polecieć do 15 poziomu i sobie wymienić gemy, a dopiero w kolejnym przejść do lochów, lub po prostu standardowo ogarnąć postać i sobie poklikać te lochy jeszcze ze starymi kamykami. No i zrealizujemy ten drugi plan, dlatego że jak widzicie tutaj mamy twierdzę poziom 15 i mamy salkę na 15, właśnie przed chwilą to podniosłem, ponieważ już nagrywałem niestety odcinek z tym, że źle mi się nagrał dźwięk i musiałem go powtórzyć, ale na szczęście w lochach nic żeśmy nie zrobili takiego, wiecie, wow, zaraz wam tu wszystko popokazuję, tak więc nie ma żadnej straty. No ale tą salkę na odcinku właśnie ulepszyłem i zostało mi tylko tyle surowców, więc tej kopalni nie polecimy do 15, już nie mówiąc o tym, żeby dropić klejnoty. Ale dzisiaj jest sobota, więc jest pierwszy dzień tego eventu Skarbów Lasu. Mamy jeszcze jutro, zobaczę ile w ogóle potrzeba od 10 do 15 surowców, zobaczę ile nam jutro poleci z tego drugiego dnia, z tych trzech pasków. I wtedy prawdopodobnie kolejny odcinek to będzie właśnie wymiana kamyków tutaj na naszych itemkach. A dalej po prostu poklikamy sobie lochy już na tych nowych kamykach, bo one nam na pewno dużo dadzą, no bo te 5 poziomów kopalni, jeżeli chodzi o kamyki, no to jest naprawdę bardzo dużo. Ale dobra, może polecimy sobie od początku. Tutaj mamy kibel, wszystko ogarnięte, tak jak już mówiłem. Arenę mamy ogarniętą. Walk jeszcze nie robiłem, więc walki sobie zrobimy później. Tutaj w ogóle bardzo dużo przed nagraniem tego odcinka siedziałem w zbrojowni. Jak widzicie tutaj te wszystkie epiki, to jest to dlatego, że szukałem sobie broni. Dlatego, że bronie już mi dawały po około 40-50 średnich, więc musiałem wymienić tą swoją epicką, którą miałem już dosyć długo. I w tym czasie znalazłem bardzo dużo właśnie epików, ale to fajnie, bo będę miał do kibla na kolejne dni. To jest do kowala na rozmontowanie, ale to jutro, bo już dzisiaj nie mam miejsca. Znaczy nie mogę już po prostu rozmontowywać, więc to jutro. Dobra, uwieźmy niedługo kolejny czar, ale póki co nie mamy nic, co nam się przyda w lochach. Popile też już ogarnąłem. Jak widzicie, tutaj się już zbliżamy powoli do kolejnych przejść. Więc to też będzie któryś z kolejnych odcinków, że po prostu te przejścia sobie porobię. Także no widzicie tutaj Pirodliszkę 8.8, Lilaryś 9.4, więc to powoli idzie. I co dalej? No mówię, tutaj tą salkę na 15 udało nam się w końcu pocisnąć. Mamy drugą w gildii 15, w zasadzie to mogę sobie tutaj na odcineczku opis zmienić. O, cyk, 2x15. Jeszcze powinien pewnie Tevis i myślę, że Naruciak. Wbiją 15, nie wiem jak tutaj inni stoją z tym, tutaj raczej innym to surowcy nie brakuje, tylko czasu, a nam tutaj niestety brakuje surowcy właśnie głównie. I okej, tutaj jak widzicie wyprawę robimy, jesteśmy top 2 cały czas gildią, niestety tutaj, znaczy niestety, oglądałem się cały czas za terapią, kiedy oni wbiją 200%, bo my jesteśmy na bardzo podobnym poziomie z nimi i jak zobaczyłem, że oni wbili, to i my żeśmy odpalili wyprawę, może nam się uda, już będziemy mieli z głowy te lochy, będziemy mieć już też zaliczone 200%. Dobra, tak jak w pupilach stoimy nieźle, tutaj jak widzicie mamy 64 zdobyte. Niestety tutaj nam kilku brakuje, nie wiem szczerze mówiąc z czego to wynika. I tak jesteśmy dosyć wysoko jeżeli chodzi o topkę. Natomiast myślę, że tutaj ludzie pokonali po prostu, tą ziemię mamy dosyć słabą. Myślę, że tutaj niektórzy już zdobyli Pancerniksa w Event Golda. A ten Szczerbun to jest wojownik, więc to jest tak naprawdę troszkę klikania i ten wykijadło go porobi. Wystarczy tylko trochę uników. Tak więc no tutaj nam na pewno uciekli, bo reszta to jest raczej nie ma nic takiego do złapania, w czym my byśmy odstawali, głównie ta ziemia. Jak widzicie tutaj jeszcze w ogniu sobie złapałem rybogę z okazji walentynek, było to wczoraj, w dniu, w którym to nagrywam, wy to widzicie na pewno dużo później. Tak więc tak, no tutaj myślę, że wszystko jest porobione, tutaj ataki już porobiliśmy, tu mamy 13-13, jutro będę chciał serce na 14 stawiać, jak nam poleci dusz odpowiednia ilość. Kółkiem jeszcze nie kręciliśmy, gildia ogarnięta, tutaj jeżeli chodzi o portal to 10% tylko mu zbiliśmy, więc nie za dużo, miał 24, ma 14, tutaj jeżeli chodzi o portal gildii, to zbiliśmy mu, jak widzicie tutaj, 30 milionów, także też nie za wiele, no ale okej.
Dobra, przejdziemy sobie teraz do poczty, wejdziemy tutaj w walki i pokażę wam, co ja tutaj zrobiłem. Tak naprawdę nie za wiele. Tutaj widzę, że mi się nie wszystko zapisało, więc może po prostu wejdę tutaj. Kilka wież żeśmy zrobili, to wam zaraz pokażę. W Hemoridorze bodajże jednego żeśmy zabili, jednego mobka. To możecie porównać z poprzednim odcinkiem, bo ja tutaj między odcinkami nic nie robiłem, więc tak jak mówiłem, 300 level wbiłem jako pierwszy, więc już tutaj się nie chciałem napinać, tylko wszystko sobie zostawiam na odcinki. Uświęcona tradycją szkoła magii, tutaj żeśmy zabili chyba dwóch albo jednego, w sumie nie pamiętam. I tutaj w tym Esterosie tego pudla miniaturę mamy do zabicia i on jest naprawdę możliwy, z tym, że najpierw chcę tutaj w strefie mroku sobie podziałać, ponabijać troszkę leveli i wtedy on może nam paść, więc do niego sobie pójdziemy po prostu na końcu. Tutaj żeśmy nikogo nie popchnęli i tej raczej też nie popchniemy, więc nie ma co tutaj, że tak powiem, jej marnować na nią grzybów, bo ani to nam nie da dużo expa, ani to nam nie da jakoś nie wiadomo ile, po prostu nie da nam wystarczająco dużo expa kosztem grzybów, jakie będziemy musieli na nią przeznaczyć. Dobra, no i tutaj sobie przejdziemy do tej poczty. I co my tutaj zrobiliśmy? Bazyl Liszkę pokonaliśmy, to jest uświęcone tradycją szkoła magii. I tutaj raczej to był zwiadowca i tutaj raczej jednak jedną tej tradycji, w tej szkole magii. Tutaj chyba też jednego. I to by było na tyle i w zasadzie tej wieży tam kilka, to zaraz do tej wieży przejdziemy, bo widzę, że tutaj jeżeli chodzi o wieżę, to nam wszystko się zapisało. Tutaj mamy wziętego pogromcę smoków, jak widzicie padł nam, w sumie to nie chciałem tak pomijać, tylko chciałem wam inaczej to pokazać, więc zaraz. No wojownik tu mu troszkę zrobił, ten mu zrobił bardzo mało, w sumie ten też mu zrobił bardzo mało, zwiadowca i mag na podobnym poziomie, także też śmiesznie. No i tutaj nam wypadła klata, którą rozmontowaliśmy, bo nie było jej sensu ubierać, dlatego że wojownik miał lepszą. Tutaj mamy osła obfitości, ten wojownik mu zrobił sporo, mag mu zrobił tak sobie, no tutaj Kunegunda podziałała, bo to też jest swoją drogą wojownik. No i nam tutaj wypadła ta broń, która jak widzicie mamy ją tutaj, ona nie jest lepsza zbytnio od tej broni naszego zwiadowcy. Tak więc nie będziemy mu jej wymieniać, tylko po prostu sobie rozmontujemy. I mamy trzecią wieżę, liczy krupę. To znowu jest wojownik. No i w zasadzie tutaj my najwięcej podziałaliśmy. Kunegunda nam 30 milionów, więc też nieźle. No i te kapcie, co nam wypadły, już żeśmy rozmontowali. To są inne. W ogóle tu dwie pary takich samych. No i tak, no jeżeli chodzi o tą wieżę, to ją raczej tym paladynem pokonamy dopiero na około 320 poziomie, może na 325. Tutaj już do końca mamy samych wojowników. Tego już próbowaliśmy klikać, no on jest tutaj na razie nie do przeskoczenia. Tak więc go sobie odpuszczamy. Powiem wam szczerze, że tutaj tego zwiadowcę jestem za, żeby go troszkę jeszcze doklikać, zwłaszcza, że żeśmy zmienili broń, więc może on naprawdę padnie. Także sobie do niego przejdziemy, na niego wydamy tak do 5-700 myślę tych grzybów, bo on ma podobne staty co ten Bazyl Liszka dosyć. I tutaj nam zostało mu u niego kilka, mieliśmy po prostu kilka bliskich prób, że nam tam zostawało 2-3 miliony, więc no tutaj zużyjemy, ale też nie będziemy nie wiadomo ile, bo mówię, nie jest to opłacalne, bo te lożki dają naprawdę niewiele. No tak jak widzicie, znaczy nie widzicie, ale pokonaliśmy, poczekajcie, jednego w tej szkole magii, jednego w Hemoridorze i dało nam to 1/3 poziomu, może troszkę więcej, więc no naprawdę nie jest to gra warta świeczki, jak już często powtarzam. No dobra, na razie nie ma tutaj bliskich prób, jak jeszcze zobaczę, czy tutaj wszystko ulepszyliśmy, ale chyba tak, chyba wszystko tu mamy jak najbardziej ok. Więc dobra, olewamy go, lecimy sobie do strefy mroku, tornado zostawimy na później, na razie tutaj będziemy chcieli te główne dwa lożki pokonać, bo one nam dadzą najwięcej. No i mamy człowieka gumę, jest to zwiadowca, pierwsza próba tam była dosyć bliska, ale niestety nie padł, no ale dobra, jego lecimy, dociskamy, ten cyrk będziemy chcieli zamknąć tak naprawdę. No i te lochy nam dadzą tak naprawdę najwięcej w tym odcinku, nie ma co tutaj się oszukiwać. No ma tam kilka bliskich prób, było, ale póki co nie jest to, nie upadł po prostu. No mamy 304 poziom, tak jak mówiłem, od ostatniego odcinka nie wbijałem w ogóle nic, żadnych lochów nie przeklikiwałem ani nic. Jedyne co to tam troszkę pupili
sobie poklikałem, no to to mi dało troszkę expa, tak to awka i te podstawowe czynności lochów już tutaj nie ruszałem naprawdę długo. No i okej, padło. I teraz mamy Madame Mystique i to jest mag, więc może być ciężko. Dobra, to sobie zostawimy na razie na rozmontowanie, chociaż poczekajcie, oj nie to. To są... To jest na inteligencję i to daje dosyć dużo. Czyli sobie po prostu podmienimy, tak jak myślałem. Odzysk, cyk, cyk. No i dobra, lecimy do tej Madame. No tu jest, nie zapomniałem, że tu jest w ogóle mag, więc z nią może być naprawdę ciężko. Tutaj tak naprawdę wszyscy muszą same krytyki walić, żeby... A ona nie może walić krytyków, żeby to miało jakoś ręce i nogi. No tutaj się przycięło. Poczekajmy chwilkę. To już jest norma, jeżeli chodzi o moje odcinki. Serwer nie odpowiada. Okej, wracamy do naszej Madame. No mówię, to już jest norma, jeżeli chodzi o to. Zawsze tutaj jak na... Ja ten Enter chyba za szybko klikam i to nie, wcale nie żartuję, jak ja tak mówię na odcinkach, tylko serio go chyba za szybko klikam. I przez to się tak buguje. W ogóle będę się chciał nauczyć na przeglądarce sobie grać, żeby tą mapkę odstawić. Bo rozmawiałem z paroma osobami i jednak na tej apce podobno to wszystko wolnie działa. Wolnie się przeklikuje zarządcę areny i tak dalej, i tak dalej. Więc no, chyba sobie wrócę po prostu na granie na przeglądarce. Dobra, padła, super. Tak jak widziałem sporo tych bliskich prób, to wiedziałem, że padnie. I mamy znowu coś dla maga. Ale nie jest to warte, więc okej, olewamy. Dobra, i mamy ostatniego w cyrku grozy. Mamy już tutaj 306 poziom i on padł po dwóch próbach, więc spoko. I mamy jakieś buciki. Buciki znowu dla maga. I tutaj możemy w ogóle sobie poulepszać tych. To na razie Kunegundę głównie. Zapomniałem zostawić sobie golda, szczerze mówiąc. Dobra, buciki dla maga, które też dają naprawdę dużo. Więc sobie je wymieniamy. Cyk, cyk, cyk. Dobra, i lecimy dalej. I mamy teraz piekło, którego na ostatnim odcinku nie mogliśmy ruszyć. Myślałem, że ruszymy, ale nie ruszyliśmy. Kto to jest? To jest mag. No to na maga znowu tutaj będzie ciężko, ale padł. Dobra, dobra, leci. Powoli do przodu. Mamy rękawice dla zwiadowcy, które też dają sporo, 30 stat, także sobie znowu wymieniamy. Fajnie, fajnie, bo tutaj też przy okazji te EQ już wymienimy. No powiem wam szczerze, że już by się przydał epik, bo już tutaj naprawdę sporo EQ musimy powymieniać. Zresztą sami widzicie, no broń już musiałem zwykłą wsadzić, bo nam dawały tyle średnich, że no ciężko było nie wymienić. I znowu mamy maga niestety, no ale dobra, poklikamy go trochę. I zobaczymy, czy to w ogóle coś nam tutaj ruszy, czy nie ruszy, czy już będzie koniec. Szczerze mówiąc, liczyłem, że tak wbijemy chociaż 310 na tym odcinku. No jeżeli tego maga byśmy pokonali, tu jestem na niego skłonny wydać naprawdę sporo. Jeżeli jego pokonamy, to nam się pewnie tam odblokuje, bo już wątpię, że będzie trzeci mag pod rząd. Nie pamiętam, jak tam lecą przeciwnicy nie w Hemoridorze, tylko w piekle. To bym musiał sprawdzić, no ale to mniejsza z tym. No i jeszcze tornado pewnie nam tam da z jeden level. Bo to jednak zawsze daje. Dobra, no do 5000 lecimy go. Nie chcę go tutaj poddawać. Jeżeli by nam nie wyszło faktycznie, no to sobie pójdziemy do tornadka po prostu. I tornado, potem wrócimy do tego Esterosu i ich w sumie to tyle w tym odcinku. Z takich większych lochów. No było tam już któryś raz jest 3 miliony, ale... No ale to niewiele daje, szczerze mówiąc. Kurczę, no chciałbym zobaczyć następny level, naprawdę, bo on bodajże nam da 308, jak go pokonamy. Tak czekam, wpatruję się w ten monitor, nic nie mówię, bo tak czekam, aż nam się pojawi komunikat, że 308 wbiliśmy. No ale na razie... O, 1 800 000, kurczę, no. No z tymi magami tu jest ciężko, bo wszyscy, tak jak mówiłem, wszyscy nasi towarzysze muszą uderzyć krytyka. A on nam nie może praktycznie żadnego, żaden jego cios to nie może być krytyk i wtedy jest szansa, że po prostu on padnie. No ale żeby taką próbę znaleźć, że tak powiem, no bo my klikając ten enter, to my tak naprawdę szukamy sobie prób. O, i padł, dobra. Dokańczając szukamy sobie prób i w końcu któraś nam musi się fajna wylosować, taka wiecie, konkretna. No i dobra, mamy hem, który nam dawał sporo, więc znowu wymieniamy.
i lecimy sobie dalej. Tutaj jest Stara Dusza i to jest Wojownik, więc jego raczej tutaj pykniemy sobie też. 308 wbiliśmy, no tutaj Kunegunda musi podziałać, to jest standardowo przy Wojownikach. I on powinien paść nam też. I poczekajcie, co my odblokujemy po nim? My po nim odblokujemy 13, w sensie jak ukończymy 5 w piekle, to 13 piętro, ale tam chyba nic nie ruszymy tak od razu z miejsca. No ale dobra, zobaczymy. Wydam na niego też dużo. No one nam dają tutaj największy level, więc jednak jest tutaj potrzeba, żeby wydać sporo grzybów. Bo to się, że tak powiem, opłaca w porównaniu do tych nowych lochów w świetle. I do karuzeli z idolami, bo karuzela to też jest loch, który jest ciężki, jest nowy i daje tak naprawdę nic. Tam było 11 milionów, no było parę tych bliskich prób, ale nie wiem jak to wyjdzie dalej. Klikam ten enter, klikam, ale nic, no dobra, może poczekajcie, przejdziemy sobie na chwilę do tornada. Poklikamy tutaj w tym tornadzie. No tutaj jest blok, to jest Wojownik. No i on tutaj też, no on powinien paść, ale kurde, już na pierwszym w tornadzie mamy problem, to ja nie wiem, czy my tutaj daleko zajdziemy. Dobra, padł. Brak miejsca w plecaku, o nie, ja sobie zawaliłem plecak. Buty dzisiaj, dobra. Ja sobie zawaliłem plecak. A teraz nie będę miał miejsca, dobra, wiecie co, chyba... No to nam daje sporo, to możemy w sumie sprzedać. Żeby tego miejsca było trochę więcej, no i dobra, lecimy dalej. Kolejny nam tam padł, tutaj nam padł. No i to jest Wojownik, znowu niby blok, ale tam była jedna bliska próba, no to on też powinien polecieć. Dobra, poleciał i kolejny i znowu nie mamy miejsca. Dobra, to ich sobie tutaj olewamy, po prostu sprzedajemy. I tutaj za pamięci, jak już mamy tego golda trochę, to sobie poulepszamy tych, zawsze to nam pomoże w tym piekle, żeby to jakoś ruszyć. Dobra, jeszcze jeden poziom tu maga i lecimy dalej. I sobie może dzięki temu jeszcze tego maga też ulepszymy do naszego poziomu, żeby tutaj nie było, wiecie, żeby on nam nie odstawał po prostu. No i tutaj kolejny Wojownik, no on już ma 23 tysiące siły. No nie idzie już to tak dobrze, szczerze mówiąc. Już jednak widać to, że nie można tak sobie przysiąść do postaci po tygodniu i wiecie, i lecieć po prostu z nią nie wiadomo jak, 10, 15, 20 poziomów, tylko jednak są te przestoje. No ale cóż, no dobra, no on tutaj nie wygląda jakby padł, miał paść, ale jeszcze na niego wydajmy ze 100 grzybków. Jeżeli on nie pójdzie, to myślę, że sobie wbijemy do Esterosu. Chociaż Esteros czy 13, no kurde, nie wiem, ciężki to jest wybór. Znaczy 13, piekło mi chodziło. W tym piekle to jest o tyle losowe, że tu kurde jeszcze nasi towarzysze walczą, więc to różnie z tym bywa, no tam było mało. Dobra, no jeszcze 50 prób, teraz bardzo szybko klikam, żeby już tutaj nie przedłużać. No i jeżeli on nie padnie... Dobra, to może do tego Esterosu pójdziemy. Jednak... No i jeżeli w tym Esterosie nam nie pójdzie, no to zakończymy sobie na tym piekle. W tym piekle jeszcze będę chciał troszkę wydać. No niestety nie pocisnęliśmy tego tornada tak jak oczekiwałem. Dobra, lecimy do Esterosu. Tutaj już mu został, raz była próba, gdzie mu zostało 1 800 000 bodajże. Więc on no tutaj jest do zrobienia. Ile na niego chcemy wydać? No może na razie 200 sobie na niego wydamy. No i zobaczymy, czy to wystarczy, czy nie wystarczy. Miejmy nadzieję, że tak. Potem po nim mamy tutaj kolejnego Wojownika, Górołaza. No i on jest już o wiele silniejszy, więc jego niestety po prostu nie pokonamy, przynajmniej na ten moment. No ale kurde, powiem wam, że tutaj bloki mamy. No Demonko tam wbił już 313, więc no to jednak jest 5 leveli do niego straty. I na czym on te levele wbił, to ja nie mam pojęcia. No ale on tutaj niestety od początku przyfarcił. Od początku te lochy mu siadały o wiele gładziej niż mi, więc no to, że wbiłem ten 300 jako pierwszy, to wiecie, to było tak naprawdę, tak jak jego początek to było szczęście, tak i ten 300 to było tak naprawdę moje szczęście.
Więc no tak to niestety działa w tej grze. Dobra, jeszcze sobie z 50 na niego. No nie ma tu w ogóle bliskiej próby, ja nie wiem. Nie wiem, zaraz spojrzę tutaj na te nasze statystyki, jak to wygląda. Czy my tutaj nie mamy 16400 mamy siły i 11000 HP. Nie wiem, czy my HP nie mamy za mało, szczerze mówiąc. No ale to jest wojownik, no to tutaj ta siła to jest głównie. Akurat w jego przypadku to nie ma co się tutaj zastanawiać, tylko trzeba siły mieć sporo. No my tutaj mamy w ogóle już, no tam, nam tutaj już padło, wypadło troszeczkę czarnych gemów. Mianowicie 3, ale jak widzicie 2 niestety małe, ten średni, dużego jeszcze nie mamy. No ale kurczę, nie wiem. Ile to? 1 800 000. Dobra, no lecimy. Lecimy do tego piekła, zobaczymy sobie to piekło. Może nam się tutaj uda pokonać. No a jeżeli nie, to co? To chyba będę zakończał, no bo kurde, Esteros, nie widziałem tam żadnej bliskiej próby, żeby jeszcze tam się cofnąć. Tutaj no on może padnie, tylko no nie wiadomo też ile na niego potrzeba. Pamiętam, że na swoim berku, jak jeszcze grałem na S36, to już było dawno, to na piekło to ja potrafiłem wydać na 7 przeciwników, to tam około 6000 grzybów, więc kosmiczna ilość tak naprawdę. No ale wiecie, wtedy to tam się każdy ścigał z tym levelem, więc tak naprawdę każdy poziom był na wagę złota, zwłaszcza tymi berkami. No znowu mamy tutaj laga. Dobra, odwiesiło się. No i co? No i czy ta stara dusza nam padnie? Ja się tutaj martwiłem, że magowie nam staną na drodze i nie przejdziemy ich, a tu się okazuje, że wojownik nam stanął. I nie chce się ruszyć niestety. No bijemy go, bijemy. Ja tutaj jestem zdania, że on powinien paść. Tym samym nam powinien dać 309 poziom bodajże. Poczekajcie jeszcze w sumie, jak to my... My nie możemy trenera zrobić, dusz mamy za mało. Co prawda niewiele, ale myślę, że nie ma sensu. Nie da to nam na tyle dużo, żeby sobie rezygnować z budowania serca na 14, więc myślę, że nie ma co o takich kombinacji robić. No tu musi po prostu bardzo szczęśliwa próba nam, że tak powiem, wyskoczyć z maszyny losującej. I wtedy ta stara dusza padnie. No jeszcze 250 prób, zjeżdżamy do tego 4000, jeżeli nie padnie to olewamy, zostawiamy, żegnamy się z paladynem, wymienimy sobie te gemy, jutro zobaczę jak nam te polecą te surowce z drugiego dnia skarbów lasu, od razu będę raszował sobie, znaczy może nie, zraszuję może na odcinku, tylko po prostu sobie policzę, co nam się tutaj zakończyło, chyba kamyk nam wyskoczył, tak dokładnie, oj nie to, dobra lecimy dalej. Zraszuję sobie na odcinku, tylko po prostu poza odcinkiem sobie policzę ile nam potrzeba i też ile będzie kosztować, ile surowców będzie kosztował jeden klejnot, żeby mieć na zapas, żeby troszkę ich pokopać na odcinku. I wtedy jak sobie te gemy wymienimy, no to będzie, to nam da naprawdę sporo. Myślę, że piekło zamkniemy bez problemu, no tornadko to myślę tak 400 to pyknie i tak dalej, będziemy po prostu o wiele bardziej do przodu. No nie chcę tutaj nam zejść z drogi ta stara dusza, cholera. O, padło, dobra. Lecimy dalej, co my teraz mamy? Teraz mamy maga znowu. Nie, czekajcie. Męczy dusza, nie, to jest zwiadowca, dobra. Poczekajcie, co mi tutaj wypadło? A, to dobra, już myślałem, że nic. Sprawdzamy jak to wygląda, 37, więc okej, lecimy. To mamy, dobra, tutaj zręczności, znaczy tej inteligencji mamy 450, to sobie od razu 415, 414, tak, dobra, to sobie wymienimy od razu to i lecimy dalej. No teraz mamy zwiadowcę, więc on tutaj powinien paść w miarę szybko, już powinniśmy się z nim nie męczyć tyle co z tym, co z tą starą duszą. Także dobra, no lecimy.
Na szczęście nam już tutaj pod koniec naszej próby... O, padł. Niestety nie pokazało nam się to. I mamy tutaj na wszystkie cechy, więc okej, okay, na razie to olejemy, zobaczymy co dalej. I tutaj mamy zlepek potępionych dusz. I to są magowie. No dobra, z tymi magami mówię, no może być ciężko, ale może się uda, zobaczymy. Zlepek potępionych dusz. Czy my tutaj mamy jakąś bliską próbę z nimi? Czy nie, bo nie wiem. Póki co nie widzę. To jest piąty przeciwnik. Jeżeli jego pokonamy, to nam się odblokuje 13 piętro. Czy my w 13 piętrze kogoś pokonamy? Nie sądzę. Ale można by spróbować, z tym, że to już pewnie będzie na następny odcinek. Bo tutaj też nie chcę. No tam były 2 miliony. No dobra, ile zużyjemy? Dobra, padło. Nieważne, już chciałem im dawać limit, to padli, widzicie? Te limity to jest jednak dobra rzecz. Dobra, i mamy coś. Coś na siła wytrzymałeś szczęście, tylko niestety runa zła, bo byśmy u siebie podmienili. Więc podmienimy po prostu u niego, ok? Jak najbardziej jest to w porządku, deal. No dawaj, dobra. Cyk i tutaj... A, nie mamy golda, dobra, to na razie nie ulepszamy. I co my tutaj mamy? Mamy biczownika, biczownik to jest wojownik. Czy my chcemy? No chyba chcemy go tutaj poklikać znowu. Kurde, no powiem wam, że te lochy to jest nie... Już mamy tutaj, widzę, że prawie pół godziny odcinka. No chciałem zrobić tak 20-25, ale te lochy, no to jest niekończąca się przygoda, że tak powiem. Bo tutaj jeden nam padnie, odblokuje nam następnego i tak to się kręci. Ale no trzeba jakieś limity sobie ustalać, więc tego sobie będziemy lecieć do 3600. I może potem na Estero zwrócimy tak ze 100 grzybków, czysto sportowo. I sobie po prostu zakończymy ten odcinek. No tam była bliska próba. To jest wojownik, no on często ma mało HP, ale żeby go w końcu ubić, no to już nie jest takie proste. No ale 310 wbiliśmy, więc teoretycznie założenie na odcinek zostało wykonane. Tak więc no jak najbardziej w porządku. Myślę, że nikt się nie może przyczepić. No co prawda do Demonko nam jeszcze 3 leveli brakuje, ale Demonko to tam klika na bieżąco. Z tego co widziałem. No a my chcemy sobie głównie pod odcinki tutaj kontencik zostawiać, więc... Więc myślę, że jest ok. Taki progresik. Już tam widziałem, że inni paladyni nas zaczęli doganiać. Już 300 wbijał Golden Giampi. Ariach widziałem, że już tam wbił chyba 301, kiedy my mieliśmy 304. Więc no już tutaj walka jednak mimo wszystko cały czas trwa. Z tym, że no ja wiem po prostu, że jak oni nas doganiają, to ja już po prostu tych lochów nie klikam. Po prostu cały czas mówię, muszę się oduczyć. To ja tych lochów nie klikam już długo, więc po prostu wiem, że jak wejdę w te lochy, to im znowu odskoczę na sporo leveli. Także to akurat z tym nie ma problemu. No dobra, jeszcze tutaj 70 prób. Troszkę ponad 70 i będziemy lecieć do Esterosu. Na Esteros, tak jak mówiłem, 100 grzybków sportowych i będziemy sobie kończyć odcineczek. Mimo wszystko założenie na odcinek zostało wykonane. Tak jak mówiłem, 310 wbiłem. Ja strasznie lubię okrągłe levele, więc dla mnie to jest jak najbardziej ok. No powiem wam szczerze, że ten biczownik pewnie jest do zrobienia, ale no to byśmy musieli siedzieć, a lepiej go sobie zostawić. Tak jak wspominałem, kolejne odcinki będą już... Kolejny odcinek powinien być z tego zmieniania gemów. Natomiast jeszcze kolejny powinien być... Dobra, już koniec. Powinien być znowu z lożków z nowymi gemami. To one powinny naprawdę ładnie polecieć. Dobra, co my tu jeszcze chcemy? Chcemy sobie wejść do Esterosu i tego pudla spróbować rozwalić. No wbiliśmy tutaj... te kilka leveli, na pewno nam to trochę HP dało. Także no teoretycznie on tu powinien paść, no mówię, no już miałem z nim tutaj próbę, gdzie miałem 1 700 000 mu zostało na starej broni jeszcze, bo ta broń, którą mam teraz jest ma więcej 40 średnich, więcej rozrzut mam naprawdę fajny, co prawda troszkę jej w zbrojowni szukałem, no ale coś za coś. No i runkę ma 19%, czyli tak jak nasz ten stary epic, który już troszkę żeśmy mieli. To też długo szukałem, bo cały czas mi się bronie z 15-16% trafiały. No ale niestety tutaj jak widać nie ma w ogóle żadnej próby, żebyśmy mu zjechali chociaż poniżej 10 milionów. Także no nie wiem, możliwe... Jakiś błąd. Możliwe jest to, że po prostu mamy za mało HP, że powinniśmy dołożyć jakiś kryształ na HP.
zamiast na przykład któregoś czarnego. No ale nie wiem, to zobaczymy, potem sobie te, z tymi kryształami zrobimy porządek, z tym, że chcę tą kopalnię po prostu wbić na 15. Także okej, lecimy teraz z kręceniem, kółeczkiem na sam koniec odcinka, zobaczymy ile nam surek to da. No troszkę dało, ale nie ma szału, że tak powiem. Tutaj czekajcie, o, eliksir na punkty życia, na nieśmiertelka w sensie, po prostu nam dropnęła. Kunegundę sobie polecimy tutaj standardowo jako pierwszą i może tutaj tego wojownika jeszcze i resztę to jak już jutro, jak będę miał jakiegoś golda zawki. Okej, jeszcze tutaj 10 ataków sobie porobimy. O, tutaj z demonką się możemy zmierzyć, wygraliśmy, fajnie. Dobra, no lecimy tutaj, po prostu spamujemy, byleby 10 tych ataków jak najszybciej zrobić. I to by było na tyle, mam nadzieję, że odcinek się wam podobał, jeżeli tak możecie zostawić oczywiście kciuka w górę, subika przede wszystkim. No i... no, póki co 2-1 jak na tym odcinku z demonko. Subika, kciuka w górę, no i komentarz, możecie mi pisać w komentarzach jakieś pomysły na odcinki, co mogę jeszcze nagrać i tak dalej, i tak dalej. Dziękuję wam za oglądanie, trzymajcie się i cześć!